Siemanko, z tej strony Piwna Japa. Siema. Stoisko Browaru Hopito, ze mną Andrzej. Dzień dobry. Co dobrego w Hopito się dzieje w ostatnich czasach? Co dobrego? Ważymy nowości. Ostatnio nie powtarzaliśmy piw. Mamy głównie sauerki, słodko, kwaśne, raczej w klimacie pastry. A co jeszcze? Ipki. Dzikusy wypuściliśmy. Pierwsze wasze dzikusy? Pierwsze, chociaż jeszcze kilka beczek jest do wypuszczenia. Będziemy blendować z różnymi owocami i pojawi się też butelka plus oczywiście keg. Pierwszą partię puściliśmy w kegi, dwie beczki opróżniliśmy, więc start udany. A powrót do mocnych, ciemnych piw? Moce ciemne piwa jak najbardziej, ale to chyba jeszcze za chwilę. Raczej teraz w okresie, powiedzmy, tym letnim ciemne piwo wypuścimy, ale bardziej 6-7% coś lżejszego, pewnie stałcik, nie wersji imperialnej, raczej taki, powiedzmy, do śniadania. Okej. Okay. Na festiwalu poza tym jeszcze macie piwne lody. Tak, są piwne. I to jest wasz hit sprzed festiwalu, sprzed kilku edycji. Wiesz co? Tak, mieliśmy tak, że na początku przetestowaliśmy to w knajpie, jak to wszystko hula, jak to się z piwem łączy i w którym kierunku iść. Na pewno warto, żeby tam rzucać piwa o wysokim ekstrakcie. Te lody wtedy bardzo fajnie komponują się z piwem i to ma sens. Aktualnie mamy dwa sauerki podpięte i na kranie i do tego w granitorze w wersji slushy. Ludzie biorą, chyba smakuje. A powiedz mi, jak Hopito sobie radzi od momentu, kiedy powstał lokal patronacki, właściwie wasz firmowy lokal. Jak to wpłynęło? Czy ta sprzedaż się przyzna mocno do lokalu? Wiesz co, sprzedajemy dużo w lokalu, nie sprzedajemy tylko tam Hopito, jakby mamy 18 kranów, z czego powiedzmy Hopito jest zawsze 5, 6, 7, w zależności od tego, ile mamy aktualnie piw na Stanach. Reszta kranów to są piwa z innych rzemieślniczych, ze przyjeżdżonych browarów z Polski, żeby tą ofertę mieć jak najbardziej urozmaiconą. Czy lokal jakoś zmienił? Więcej roboty doszło, bo to się na pewno zmieniło. Sprzedażowo zmieniliśmy troszeczkę kierunek, nie idziemy bardziej w masę, raczej skupiamy się na mniejszych partiach. Jakość, chcemy troszeczkę ważyć mniej, ale za to te piwa, żeby były dopracowane, dopilnowane, dostępne głównie w multitapach, w sklepach specjalistycznych, nie idziemy w markety tą drogą. Ale pojawia ci się też w marketach, w sieciach. To był eksperyment nasz, który po prostu spróbowaliśmy, zobaczyliśmy. Fajnie, ale gdzieś tam raczej chcemy się skupić na piwach, które nie będą tak szeroko dostępne. W mniejszych ilościach głównie to będzie ten kanał specjalistyczny plus jeszcze multitapy i w tym kierunku chcemy się rozwijać, w tym kierunku chcemy iść, więc na razie markety odpuszczamy całkowicie. To czego życzyć Hopito w 2022 roku? Czego życzyć Hopito? Samych dobrych piw i dobrych, ciekawych piw. Tyle. To odpowiadasz za piwa bezpośrednio, czy to jest osoba zaprzyjaźniona w browarze kontraktowym, gdzie robicie? To znaczy, no, to są moje receptury. Ale jeździsz na ważenia? Czy... Jeżdżę na ważenia, jeżdżę na rozlewę, w zależności też od możliwości, tak? No, nie jestem w stanie być tam codziennie, ale przy mniejszej produkcji jestem w stanie tego dopilnować tak, że to ma ręce i nogi i o to mi też chodzi, żeby te piwa były wysokojakościowe, odpowiadały mi i żebym z nich zadowolony, tak żeby klienci, którzy kupują Hopito, wiedzieli, że otrzymują bardzo dobrą jakość i tego będziemy się trzymać, w tym kierunku chcemy iść i tak to bym... To pod tym ja się też podpisuję. Tego wam życzę. Dziękuję ci. I dziękuję za znalezienie chwili czasu w tym całym dniu zamieszania tutaj na festiwalu. I na zdrowie. Dziękuję. Pozdrawiam, hej.